Dzień dobry, witam na podcaście z cyklu Przeczytaj to sam. Tym razem na warsztacie Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy. Książka, która nie ma ostatnio dobrej prasy, jest oskarżana o rasizm. To takie straszne słowo już, że w ogóle już straszniejszej klątwy to chyba nie można rzucić w dzisiejszych czasach. Domagają się, co po niektórzy, wycofania jej z listy lektur szkolnych, no bo taka straszna, bo taka niedobra i zapewne demoralizuje młodzież. Kolejny puchar cykuty po Sokratesie dla Sienkiewicza. No cóż, ale nie wybiegajmy tak daleko. Trzeba powiedzieć, że ta książka miała podgórkę nie tylko w naszych czasach, ale również 50 lat temu. Z powodów dokładnie odwrotnych. Tutaj mam wydanie z roku 1973 z posłowiem pana Tomasza Jodełki Burzeckiego. No i przypominam, że dzisiaj niektórzy czepiają się tej powieści o to, że przedstawia w złym świetle Murzynów. I to ma być ten rasizm. Czytam fragment posłowia. Sprzed pół wieku blisko. W ostatnich latach nie brak było głosów, że Sienkiewicz popełnił błąd, sympatyzując zbytnio z Murzynami, a oceniając negatywnie Arabów, szczególnie zaś potępiając powstanie mahdystów. No cóż, no po prostu jak nie w te, to we w te. A jak było naprawdę, jaki był kontekst historyczny tej książki? Jak to było z tym rasizmem? No powiedzmy od razu, że w pustyni i w puszczy dominuje nie tyle rasizm, co tak zwany paternalizm. A Murzyni są tam traktowani jak dzieci, którymi się trzeba zaopiekować, których trzeba ochrzcić, którym trzeba wskazać właściwą drogę do kultury i cywilizacji, bo oni sami sobie na pewno nie poradzą. To jest w dzisiejszych czasach uważane za rasizm. Faktycznie rasizmem to akurat nigdy nie było. To jest po prostu paternalizm. Zaopiekowanie się. Przyjęcie wobec Murzynów. Przepraszam, będę używać słowa Murzyn i Murzyni z tego prostego powodu, że naprawdę wielu porządnych ludzi oddało życie za to, żebyśmy mogli mówić po polsku. Więc nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek nam kaleczył język polski. Wracając do rzeczy. Henryk Sienkiewicz na długo przed napisaniem W pustyni i w puszczy odwiedził Stany Zjednoczone. Dokładnie w roku 1876 tam przyjechał. W tym samym roku Indianie pod Little Bighorn zmasakrowali oddział generała Custera. Było to jedyne wielkie zwycięstwo Indian amerykańskich nad białymi w całej epoce. I bynajmniej wtedy nikt się z tego sukcesu Indian nie cieszył. Generał Custer był uważany za bohatera i męczennika za sprawy postępu i cywilizacji. I oto przyjeżdża tam dokładnie w tym roku, kiedy generał Custer poniósł męczeństwo. I jednocześnie w odwecie za klęskę pod Little Bighorn eksterminacja Indian wyjątkowo przyspiesza. Wtedy w taki czas przyjeżdża tam młody Henryk Sienkiewicz. Widzi to, opowiadają mu o tym różni ludzie,
zapewne czyta też miejscowe gazety. I co on wtedy na to? Indianie mają rację. Nie będę tutaj, cytuję z głowy Henryka Sienkiewicza, że nie będę się wdawać w żadną sofistykę. Że owszem, są zdesperowani, czasem są głodni, muszą kraść, muszą rabować, ale to jednak oni mają rację. No i co, takiego człowieka chcecie oskarżać o rasizm? Co więcej, feministki niezwłocznie powinny uzbierać składki na jakiś pomnik dla Sienkiewicza, ponieważ oprócz tego, że Indianie mają rację, Sienkiewicz zwrócił wtedy uwagę na sytuację indiańskich kobiet, dla których, jak zauważał, jedyną możliwością awansu społecznego było wyjść za białego. Wtedy dopiero miały jakiekolwiek prawa. Chodzi o to, że istniało wtedy prawo amerykańskie, że jeżeli związek trwał dłużej niż 3 lata, to nabierał automatycznie cech małżeństwa cywilnego, legalizował się. Więc chociaż tam na zawieranie małżeństw pomiędzy białymi a Indianami patrzono niechętnie, to jeżeli taki konkubinat właśnie trwał dłużej niż 3 lata, to Indianka nabywała praw normalnej żony. To była jedna strona medalu, a druga była taka, że Indianki w społecznościach indiańskich miały status zupełnej niewolnicy. To też Sienkiewicz zauważał i za kobietami indiańskimi się ujmował. Zauważając i potępiając, że bardzo często żony i córki są zmuszane przez swoich mężów i ojców do prostytucji, jeśli tylko jakieś towary są potrzebne. Więc taki był najwcześniejszy kontekst podejścia Henryka Sienkiewicza do spraw relacji międzyrasowych. Gdzie tu rasizm? No ale dobrze. Minęło ponad 30 lat i Henryk Sienkiewicz zabiera się do pisania W pustyni i w puszczy. Jest rok już 1910. Co się zmieniło w międzyczasie? Zdarzyło się 4 lata wcześniej pierwsze ludobójstwo w wieku XX, czyli masakra Herero w Namibii, czyli w niemieckiej Afryce Zachodniej, jak to się nazywało wtedy. Miejscowe plemiona były naprawdę źle traktowane przez niemieckich osadników, podniosły bunt, w związku z czym cesarstwo niemieckie przysłało flotę, która tych powstańców zmasakrowała. I nie tylko pokonano ich na polu bitwy, ale właśnie wręcz eksterminowano, wypędzając na pustynię i zmuszając cały lud do śmierci z pragnienia. Bardzo, bardzo, bardzo niewielu Herero przeżyło. To się zdarzyło 4 lata przed napisaniem W pustyni i w puszczy. I Henryk Sienkiewicz na pewno o tym wiedział. Co więcej, generalnie rok 1910 to są czasy jeszcze tak zwanej Belle Époque, kiedy cywilizacja białego człowieka czuła się dumna, wielka i piękna i uważała, że niesie cywilizację ludom prymitywnym. A jak to naprawdę wyglądało,
to już 11 lat wcześniej zdążył zauważyć Józef Konrad Korzeniowski, pisząc opowiadanie Jądro ciemności. Ostatnio przełożone przez Jacka Dukaja jako Serce mroku. Gdzie pokazana została, no powiedzmy, masakra, ludobójstwo ludności Konga, które było naprawdę w makabryczny sposób eksploatowane jako prywatna kolonia króla belgijskiego Leopolda, potem dopiero sprzedana państwu belgijskiemu. I ciekawe, że ci wszyscy, którzy tak skwapliwie oskarżają Henryka Sienkiewicza o rasizm, nie domagają się, żeby w Brukseli obalić pomnik króla Leopolda, niewątpliwego ludobójcy i rasisty. Bez dwóch zdań w tym przypadku. No to, co się działo w Kongu właśnie w literackiej formie, przedstawił Konrad Korzeniowski. Myślę, że Sienkiewicz to znał, aczkolwiek do tego się bezpośrednio w Pustyni i w Puszczy nie odniósł. Jednak Sienkiewicz mimo wszystko wierzył w cywilizację białego człowieka, że no może Belgowie i Niemcy nie traktowali tubylców zbyt dobrze, no ale na Anglikach można polegać. No bo Anglicy rzeczywiście jawili się narodem bardziej cywilizowanym. Znaczy trzeba przyznać, że w tamtych czasach Anglicy większą krzywdę zrobili Burom, czyli białym osadnikom w południowej Afryce, niż jakimkolwiek ludom tubylczym. No chyba, że popatrzymy na Indie i na to, co wyczyniała tam Kompania Wschodnioindyjska. Ale w pustyni i w puszczy dzieje się mniej więcej na terenach Kenii i Sudanu oczywiście, czyli na terenach, do których rościła sobie prawa Wielka Brytania jako swojego protektoratu. No i tam rzeczywiście aż takiej krzywdy miejscowym nie robiono. No to się zaczęło dopiero po II wojnie światowej, kiedy Kenijczycy zamarzyli sobie niepodległość, zaczęli powstanie Mau Mau. No i wtedy zaczęły się w Kenii obozy koncentracyjne. Ale to było dopiero 50 lat później. Wtedy rzeczywiście na tych terenach można było uznać, że Anglicy uprawiają ten oświecony paternalizm. No miejscowi murzyni są mało cywilizowani, ale my tutaj ich nawrócimy na chrześcijaństwo. Wskażemy im drogę do cywilizacji. No tutaj chciałbym przypomnieć, że Kali zostaje w końcu królem swojego plemienia i rządzi nim pod protektoratem angielskim. Wzmianką o tym się w pustyni i w puszczy kończy. I to jest w zasadzie wszystko, co można było murzynom zaproponować, zaoferować. Nikt nie wierzył, że oni sobie potrafiliby dać radę sami. Bez pomocy. Zresztą kto wie, nawet teraz trudno byłoby to sprawdzić, ponieważ pomoc dla Afryki z reguły nie pozwala stanąć na nogi tamtejszym społeczeństwom. Po prostu nie warto produkować żadnych towarów, skoro te towary są tam rozdawane za darmo przez rozmaite organizacje humanitarne. No i to, choćby to rozkłada miejscową gospodarkę. No ale z drugiej strony pytanie, czy jak powiemy im,
że słuchajcie, od tej pory przestajemy was wspierać, radźcie sobie sami, czy to się nie skończy jakimś kolejnym głodem i masakrami plemiennymi. Tego nikt nie chce zaryzykować. Dobrze. Wracając do Henryka Sienkiewicza. I rasizmu w pustyni i w puszczy. No weźmy ten rasizm za rogi. On tu faktycznie jest. Tylko trzeba pamiętać, że rasizm w czasach Henryka Sienkiewicza był poważną teorią naukową. Wszyscy ci, którzy dzisiaj powołują się na rozmaite badania naukowe, które mają uzasadniać jakieś tam postępowe rozwiązania społeczne, powinni zdawać sobie sprawę, że 100 lat temu z takim samym zamiłowaniem do powoływania się na naukę byliby rasistami. Rasizm, powtórzę, był wtedy poważną teorią naukową, traktowaną całkowicie serio przez rozmaite autorytety naukowe. I to się skończyło tak na dobrą sprawę dopiero w latach 60. XX wieku. Czyli pół wieku po ukazaniu się w pustyni i w puszczy. I Henryk Sienkiewicz nie był naukowcem. On nie miał żadnych argumentów na walkę z rasizmem. On się temu przeciwstawiał instynktownie. Po prostu nie godził się na to. Być może wynikało to z kultury polskiej, bo akurat w kulturze polskiej nigdy rasizmu nie było, że wystarczy wspomnieć generała Jabłonowskiego z czasów kampanii napoleońskiej, dowódcę polskich oddziałów na San Domingo, tych tam wysłanych niestety, który był mulatem, owocem związku pani hrabiny z murzyńskim lokajem, który to owoc nie został upchnięty gdzieś w sierocińcu, tylko został przez męża pani hrabiny po prostu adoptowany. Mąż generał Jabłonowski senior przeszedł do porządku dziennego nad faktem, że ma syna, którego wygląd jednoznacznie wskazuje, że miała miejsce zdrada małżeńska. Ten chłopiec został normalnie wychowany, wykształcony, zrobił karierę wojskową, chociaż krótką niestety, bo o ile dobrze pamiętam, zmarł na San Domingo. Ale pokazuje to i był nazywany przez swoich żołnierzy naszym murzynkiem. Pokazuje to, że po prostu w kulturze polskiej żaden rasizm nie istniał. I być może właśnie z tej tradycji wywodzi się postawa Sienkiewicza, który odnosił się do tego rasizmu z wyraźnym dystansem. Chociaż jak mówię, no nie miał argumentów, żeby z nim walczyć publicznie. No bo musiałby się powołać na jakieś badania naukowe, a te świadczyły wtedy o czymś wręcz zupełnie przeciwnym. Mógł się powoływać tylko na teologię. No bo w teologii chrześcijańskiej nie ma rozróżnienia na narodowość i na rasę. Święty Maurycy, przypomnę, ten od włóczni, którą cesarz Otton podarował Bolesławowi Chrobremu podczas zjazdu gnieźnieńskiego, to akurat był czarnoskórym setnikiem w armii rzymskiej. Więc mamy czarnego świętego, który towarzyszy historii Polski już w zasadzie od zarania. Ale dobrze, nie odbiegajmy aż tak bardzo. Jak mówię, Henryk Sienkiewicz nie miał argumentów przeciwko rasizmowi. Instynktownie był przeciw. I być może nie jest to cecha polska, tylko szerzej słowiańska. Bo przecież w Rosji było też coś podobnego. Przypominam
przezabawną komedię rosyjską jak Car Piotr Ibrahima Sfatał. Ibrahima, nazwiska już nie pamiętam, proszę sobie pogooglać. Chodzi o dziadka tudzież pradziadka poety Aleksandra Puszkina, który też jeszcze, jak popatrzeć na portrety, trochę rysów negroidalnych zachował po tych dwóch, trzech pokoleniach. A więc, jak mówię, rasizm istniał tylko w kulturze zachodniej. Nie w kulturze słowiańskiej w ogólności i polskiej w szczególności. No tak, ale my byliśmy tymi mało cywilizowanymi mieszkańcami Europy Środkowej. Nie orientowaliśmy się w postępie nauki, w związku z czym przeszkadzało nam to przyjmować tak światłe i postępowe idee jak rasizm na początku XX wieku. Ja podejrzewam, że ten sam charakter narodowy przeszkadza nam przyjmować niektóre światłe i postępowe idee na początku wieku XXI. Ważne jest to, żebyśmy się nie dali intelektualnie spacyfikować, że tamci są w czymś mądrzejsi od nas. Może my przez ten swój słowiański upór jesteśmy jednak mądrzejsi od nich pod jakimś względem. No ale dobrze. Powiedziałem, że rasizm da się znaleźć w pustyni i w puszczy, aczkolwiek nie tam, gdzie współcześni krytycy się go doszukują. A więc nie w stosunkach tych paternalistycznych pomiędzy Stasiem i Nel a Kali Nimeą, czyli dziewczyną i żoną Kalego. Bo to, jak mówię, to był paternalizm, to była postawa opieki. Tak jak Staś się poczuwał do opieki nad Nel, no to równie dobrze można mu teraz zarzucić mizoginię. No bo przecież traktował bądź co bądź kobietę jak dziecko. No. Możemy przejść do porządku dziennego nad faktem, że Nel faktycznie była dzieckiem. Ale może powinien... Dobrze, to już nie będę dywagował aż tak bardzo w tym kierunku. Nie wątpię, że współczesne feministki potrafiłyby się przyczepić również do tego, jak Staś traktował Nel. Że być może nie pozwalał jej się rozwijać i w pełni osiągać samorealizacji. Chociaż samorealizacja Nel w zakresie oswajania słonia Kinga jest naprawdę na wysokim poziomie. Przypominam, jeśli ktoś nie pamięta, że Nel oswoiła Kinga wbrew wyraźnemu zakazowi Stasia, żeby się do niego nie zbliżała. Więc może o to mogłyby się feministki do Stasia przyczepić. Że nie wierzył w jej kobiecą intuicję na przykład. No dobrze. Tym, czego faktycznie Sienkiewicz nie odważył się tknąć, to sprawy krzyżowania ras. Bo od początku jest jasne, że Staś się ożeni z Nel, jak tylko Nel dorośnie. Chyba też od początku jest jasne, że Kali się ożeni z Meą. No, akurat nie musiał czekać, aż Mea dorośnie, więc zrobił to znacznie wcześniej. Ale tutaj jest wyraźnie zaznaczony ten porządek, który przy odrobinie złej woli można byłoby nazwać rasistowskim. Każda rasa ma się łączyć i rozmnażać we własnym obrębie. Krzyżowanie się ras jest w pustyni i w puszczy nie do pomyślenia. I to jest właśnie ta
ta prawdziwa nuta rasizmu, której faktycznie Sienkiewicz uniknąć nie zdołał. No ale z drugiej strony, jakby miał tego uniknąć, no to co? No to dorastający Staś, 14-15-letni chłopak, czyli chłopak w okresie burzy hormonalnej, no oczywiście rywalizowałby z Kalim o względy Mei. No w końcu już dojrzałej seksualnie dziewczyny. No dobra, no to wtedy rzeczywiście w pustyni i w puszczy może by już nie była rasistowska. No a kto wie, Akali mógłby się podkochiwać w Nel. Więc jeśli chcemy tak na siłę uwspółcześniać w pustyni i w puszczy, no to musielibyśmy właśnie wprowadzić tam wątek krzyżowania się ras. Czyli Staś powinien mieć romans z Meą, Kali ewentualnie nauczyć się czytać i pisać i przejąć tą korespondencję z Nel z końca książki, gdzie Nel codziennie pisze listy do Stasia. Oni codziennie przez 10 lat piszą do siebie listy. To wygląda trochę strasznie. Jakaż to musiała być góra korespondencji, no ale licencja poetyka. No i to jest coś, co się akurat Sienkiewiczowi w głowie nie zmieściło. Ale czy mamy go za to potępiać? No i dlaczego właściwie nie możemy się pośmiać z Kalego i tych jego pseudomądrości, które weszły już do języka polskiego? Choćby pod postacią moralności Kalego, czyli jeśli ja ukradnę krowę, to bardzo dobrze, ale jeżeli mnie ukradną krowę, to okropność. No akurat tym to się chyba paru polityków z obu stron barykady powinno trochę przejąć i przestać stosować moralność Kalego w bieżących rozgrywkach politycznych. Wypadałoby jednak trochę wyższej moralności i trochę wyższego obiektywizmu zastosować w tej naszej wojnie polsko-polskiej. No dobrze. To może wystarczy. Przeczytaj to sam. Dziękuję.